To dla mnie ogromna radość, że tę nagrodę Człowieka Roku dostał właśnie mój przyjaciel Saulius Kfernelis, z którym mamy rzeczywiście częste, bliskie kontakty. Saulius pisuje do mnie smsy po polsku, więc ja się na koniec za minutkę odwdzięczę mu jakimś połową zdania po litewsku. Może mi wyjdzie, może zrozumie, bo ja niewiele akurat rozumiałem, ale wszystko czułem sercem, że tak jak jedną z tak jest jedną z pierwszych moich wizyt zagranicznych kiedy zostałem wicepremierem odbyłem na Litwie i tam akurat otwieraliśmy most energetyczny w kontekście współpracy w tym jakże ważnym obszarze i ja chcę bardzo ogromną radość wyrazić że dzięki Sauliusowi te mosty pomiędzy Polską a Litwą naprawdę są coraz szersze, coraz bardziej stabilne. A tak przy okazji to pierwszy most w Wilnie powstał w czasach Władysława Jagieły, naszego pierwszego wspólnego króla, więc historię mamy tutaj wspólną od dawna również tą taką infrastrukturalno-gospodarczą. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ta historia się coraz lepiej układa i że jest to bardzo piękne uczucie, że Polacy, jadąc na Litwę, czują się coraz bardziej jak u siebie w domu, i Litwini, przyjeżdżając do Polski, również czują się coraz bardziej jakby byli u siebie w domu, że potrafimy te wspólne różne problemy coraz lepiej rozwiązywać, że jesteśmy też na dobrej drodze, żeby nasze stanowiska we wszystkich obszarach również geopolityki i polityki europejskiej całkowicie uwspólnić. I to daje nam większą siłę, bo mamy więcej rzeczywiście do powiedzenia i z tego też bardzo się cieszę. Chcę też podkreślić, że te wspólne sukcesy nasze gospodarcze w wielu obszarach nie byłyby możliwe właśnie bez pana premiera Sauliusa Skvernelisa, to jest jego osobista zasługa, zaangażował się w te relacje i rzeczywiście one zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Bardzo dziękuję Panie Premierze za to. Czujemy też, tak jak mówił Lech Kaczyński, z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej. Na, w 2009 roku, że Litwa pozostaje Litwą, chce pozostać Litwą, Polska pozostaje Polską, że budowaliśmy, tak jak tutaj pięknie zaznaczył w, stowie, w słowie wstępnym Pan Przewodniczący, że byliśmy taką jakby pierwszą Unią Europejską poprzez budowę ówczesnej Rzeczypospolitej obojga narodów i rzeczywiście ta historia, która wtedy nas. Przybliżyła do siebie. Cieszę się, że dzisiaj też ponownie nas do siebie zbliża. I obiecane zdanie po litewsku. Mam nadzieję, że Saulius tutaj zrozumie. Nemesk kelo del tekelo. To znaczy, to znaczy, nie zamieniaj dróg na ścieżki. Ja cieszę się, że nasze drogi są coraz szersze. Oby takie pozostały. Dziękuję bardzo.